Widać mnie, widać. Siema. Jesteśmy dzisiaj na porcie, jedno z moich ulubionych łowisk zimowych. Po ostatnich zawodach wieczorowych jest wielki niedosyt. Na zawodach spaprałem wszystko, co mogłem spaprać. Od zanęty, po odległość rzutu, po donęcanie w czasie zawodów. Ryba tu chyba tego nie lubi. Dzisiaj przyjechałem się, mam nadzieję, odkuć. Ale przyjechałem rano i patrzę, a na porcie mamy lód. I to nie mało. Jestem z Miłoszem. Miłosz się rozkłada. Pojechaliśmy sobie po kawę. I lód zaczyna puszczać. Także śmiało do 15 metra można łowić. A zobaczymy, co będzie dalej. Do zobaczyska później. Dobra, zaraz będziemy łowić. Jeszcze sobie zanęcimy wstępnie. Będę łowił o gdzieś tu w tym miejscu. Tu, gdzie ten cień widzicie. Tutaj nie ma lodu. Co dajemy na wstępne nęcenie? Jedna część gliny. I to jest argile. Czarna rozpraszająca i ziemia torfowa. Do tego delikatnie jokersem mała sztypta, żeby zaznaczyć tylko swoją obecność tego joka. Parę kasterów, żeby gdzieś tam mniej więcej jakiegoś kasterka ryba znalazła. Trochę parzonej pinki. I na pierwsze nęcenie pójdzie, myślę, 3-4 szklanki i tym samym towarem zaczniemy łowić. Zobaczymy, co się będzie działo. Do zobaczyska. Do wody, jak mówiłem, idą 4 szklanki. Cztery szklanki na pół suchego towaru. Ostatnio na zawodach się trochę za bardzo przemoczyłem, co poskutkowało tym, że byłem przedostatni i złowiłem jedynie 3 ryby przez całe zawody. Dzisiaj jest w planie się odkuć i podchodzę typowo na płotki. Ostatnio zrobiłem towar bardziej podleszcza, bardziej mokry, niepracujący, co było złym pomysłem. Teraz jadę bardziej płociowo. Towar na pół suchy, ale także jak zgniotę ręką, towar się trzyma, ale można go fajnie rozdrobnić. Dobra, 4 szklanki poszły na start. Myślę, że wystarczy. Tam, gdzie chcę łowić, widać o tam oczekujące ryby, gdzie nie gdzie. Zakładamy przypon. Haczyk Milo R 305 chyba. Przypon 70 cm na żyłce 0,10. Dobry, mówię. Mam taki dylemat, nie? Na żyłce 0,10. Miłosz podchodzi do łowienia zupełnie inaczej niż ja. On ma dużo miksów. Dużo miksów ma. Dużo liquidów. Dużo różnego rodzaju dopalaczy, a ja jadę czystą zanętą plus trochę robaka i glina. Mocno pracująca. Na hak pójdą 2-3 ochotki na początek i to będzie tyle. No, widzę, że kamera mi już pomału siada. Także troszkę podładuję baterię i do zobaczenia za niedługo. Na porcie dzisiaj same lodołamacze. Każdy próbuje coś zrobić. Nawet Radek. Delikatnie sobie znaleźć jakieś miejsce do wędkowania. Mi się udało
na 15 metrze od lodzi całkowicie. Radek próbuje. Zaraz też będzie miał fajne stanowicho. Dalej chłopaki butelkami miotają. Każdy jest głodny łowienia ryb po świętach. Jak na razie mój wynik to 4 ryby, 2 okonki, 2 płotki małe. Skróciłem się na przyponie, bo nie byłem w stanie zauważyć brania. Zobaczymy, może będzie lepiej. Mamy rybę. I nie mamy ryby. Była, się zmyła. Radek przyciął coś fajnego. Pytanie, co to takiego? Jazga z czółkleja? No, coś ładnego. Płotka? Bardzo ładna. Prawie 30. Pokaż, Radku. No, bardzo ładna. Tak to się właśnie robi, nie? I jest rybeczka u mnie tym razem. Chyba coś ładniejszego, bo fajnie pompuje. O, jest, 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 jest. Jest jakiś mały bumbel. Płoteczka. Ładna taka. O, taka 20 parę. Idą do wody. Już to. Wytnij to. Kilka słów podsumowania. Od rana był lód i utrzymał się do samego końca. Trzeba było łowić na 15 metrze. Ryby nie brały. U Maćka pewnie brały lepiej, bo był na Głogowie. A u nas nie brały. No, czemu nie brały? Nie wiem, czemu nie brały. Nie były głodne, to nie brały. Teraz wracamy do domu. Trzeba stanąć na jakiegoś hot doga, bo jesteśmy straszliwie głodni. Trzeba sobie pomyśleć co nieco o tym sezonie. Jak żeśmy go zakończyli. A żeśmy go zakończyli kiepsko. Trzeba wyciągnąć wnioski. Trzeba się poszykować do kolejnego sezonu. I trzeba pokazać coś więcej jak trochę wody i trochę zanęty i brak ryb. Tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszego vloga. Trzymajcie się, cześć.